Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska-Romańska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Rozmowa prezydenta Polski z szefem amerykańskiej dyplomacji pokazała zbieżność poglądów w kluczowych elementach polityki międzynarodowej. Tak po spotkaniu Andrzeja Dudy z Rexem Tillersonem mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Minister podkreślił, że w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych polsko-amerykańskich rozmów. Prezydent Andrzej Duda i sekretarz stanu USA Rex Tillerson spotkali się wczoraj wieczorem w Warszawie. Rozmowa, która odbyła się w Belwederze, trwała około godziny. To, co pokazała, to daleko idącą zbieżność poglądów i stanowisk między Polską a Stanami Zjednoczonymi, powiedział po spotkaniu szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Paleta tematów była bardzo szeroka, od spraw dotyczących tych dalszych części świata, czyli Afganistanu, strategii amerykańskiej wobec Afganistanu i natowskiego zaangażowania, w tym także polskiego, kwestia Afganistanu poprzez Bliski Wschód, konflikt w Syrii, do spraw, które dotyczą bezpośrednio relacji polsko-amerykańskich dzisiaj, czyli kwestii modernizacji polskiej armii, kontraktów w ramach tej modernizacji, ale także współpracy wojskowej. Szef amerykańskiej dyplomacji i prezydent Polski uzgodnili także plany współpracy na najbliższą przyszłość. Czy z jednej strony tutaj regionalny projekt, czyli Trójmorze, bardzo wyraźne wsparcie administracji amerykańskiej dla tego projektu, dla tej inicjatywy, zainteresowanie jej rozwojem, także w związku z czym panowie dyskutowali o szczegółach tego projektu oraz wspólnym koordynowaniu działań i prac na forum Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Obaj politycy rozmawiali również o sytuacji na Ukrainie i o kwestii sankcji nakładanych na Rosję. Stany Zjednoczone bardzo liczą na tą rolę Polski jako stabilizatora regionu, stabilizatora stosunków międzynarodowych, stabilizatora bezpieczeństwa w ramach NATO i w różnych newralgicznych częściach świata. Polska może tę funkcję stabilizatora pełnić. Dziś Rex Tillerson spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Głównym tematem rozmów będzie m.in. bezpieczeństwo, w tym obecność wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO. Chcemy zabiegać o wzmocnienie tej obecności, ponieważ uważamy, że agresywna polityka Rosji temu bezpieczeństwu zagraża i Stany Zjednoczone jako nasz podstawowy, główny sojusznik rozumieją coraz lepiej zagrożenia płynące ze wschodu. Te zagrożenia obejmują także infrastrukturę energetyczną, w szczególności gazową. Szczególnym zagrożeniem dla państw naszego regionu jest powstanie gazociągu Nord Stream 2. Jeżeli on powstanie, to przesył gazu przez Ukrainę nie będzie już więcej konieczny. W związku z tym można wyobrazić sobie bardzo różne scenariusze i chcę zwrócić bardzo mocną uwagę na ten fakt panu sekretarzowi Tillersonowi, ponieważ Stany Zjednoczone, podobnie jak i Komisja Europejska, to jedyne w przypadku Komisji Europejskiej instytucje, w przypadku Stanów Zjednoczonych jedyne państwo, które może w bardziej skuteczny sposób powstrzymać tę niebezpieczną dla bezpieczeństwa europejskiego inwestycję. Rex Tillerson spotka się także z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem i prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Silna Europa silnych państw. Takiej przyszłości dla Unii Europejskiej chcą kraje Grupy Wyszehradzkiej. Wczoraj szefowie rządów V4 spotkali się w Budapeszcie. We wszystkich kluczowych kwestiach nasze stanowisko zostało uzgodnione. Chodzi m.in. o negocjacje unijnego budżetu, kryzys migracyjny czy też tryb powoływania władz w instytucjach europejskich. Szefowie rządów V4 zgodnie podkreślili, że ważne jest to, by Unia Europejska była Unią silnych państw. Unia Europejska jako wielka organizacja, która buduje siłę Europy, ale poprzez silne państwa i w tym celu też silne, sprawne instytucje państwowe są niezwykle ważne. Stanowisko państw V4 jest zbieżne w wielu sprawach. To ważne w kontekście relacji z Unią Europejską i wzmocnienia pozycji naszych państw. Jest duża jedność nasza, bardzo dostrzegalna w odniesieniu do kluczowych spraw, które są dyskutowane na poziomie europejskim. V4 to także współpraca gospodarcza. Budujemy fundusz Trójmorza z udziałem naszego Banku Gospodarstwa Krajowego i ze względu na tempo działania być może będziemy też tworzyć pod konkretne projekty właśnie taki fundusz czy fundusze infrastrukturalne, rozwoju infrastruktury w ramach V4. Polska, jak deklarował premier Mateusz Morawiecki, będzie aktywnie włączała się w rozwój infrastruktury północ-południe.
czy konstytucja dla nauki, czyli tak zwana ustawa 2.0 autorstwa wicepremiera Jarosława Gowina, zostanie poprawiona. O koniecznej korekcie mówi premier Mateusz Morawiecki. Ustawę krytykują także posłowie PiS. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin po 2 latach konsultacji społecznych ze środowiskiem akademickim zaprezentował projekt tzw. ustawy 2.0, która ma zrewolucjonizować polskie uczelnie. Profesor Włodzimierz Bernacki z PiS wskazał, że w obecnej formie projekt nie może zostać zaakceptowany. Są 4 główne kwestie, na które nie może być zgody. Przede wszystkim w ustawie pojawia się ciało obce, czyli Rada Uczelni, wyjaśnia profesor. Rada Uczelni to jest rada, która składa się w większości z ludzi spoza uczelni. Rada Uczelni ma to niesamowite uprawnienie do kontrolowania, monitorowania funkcjonowania uczelni pod względem finansowym i jeśli chodzi o zarządzanie. I co więcej, ma wyłączność na wskazywanie kandydatów na rektora, więc to już w ogóle. A jeśli połączymy to z punktem 1, a więc tymi mechanizmami rynkowymi, to możemy pomyśleć o Radzie Uczelni, która będzie radą właśnie popychającą całą uczelnię w kierunku komerchy. Co więcej, projekt ustawy proponuje wprowadzenie systemu dyktatury rektora. Ustawa daje rektorowi władzę wręcz dyktatorską, z możliwością zwalniania pracowników, z możliwością, nie tylko możliwością, ale wyłącznością na powoływanie na wszystkie stanowiska kierownicze. I tutaj uwaga, przestają tak naprawdę działać rady wydziałów i rady instytutów w takim kształcie jak dotychczas, dlatego że to dziekanów i rady i dyrektorów instytutów, szefów katedr będzie powoływał właśnie rektor. I rady wydziału, instytuty tracą tak naprawdę możliwość nadawania stopnia. Jak wyjaśnia profesor Bernacki, ustawa jest szkodliwa z jeszcze jednego ważnego powodu. To pozostałość po rządach PO-PSL. Ta ustawa zachowuje wszystkie te rozwiązania, które tak naprawdę zostały wprowadzone przez rządy Platformy i PSL-u w czasach minister Kudryckiej i Kolarskiej. Przede wszystkim to, co związane jest z tym systemem KRK, to jest coś niesamowitego, system biurokracji, który nas przygniata od tamtego czasu. W dużym skrócie, tworzenie rad uczelni, zbyt duża władza rektorów, rozgardiasz w stopniach i tytułach naukowych. To elementy, które, jak podkreśla poseł Bernacki, sprawiają, że projekt ustawy o uczelniach przygotowany przez resort nauki jest trudny do zaakceptowania przez klub Prawa i Sprawiedliwości. Turecka ofensywa przeciw Kurdom w Syrii przynosi kolejne ofiary. Zginęło 3 tureckich żołnierzy i 11 rebeliantów Wolnej Armii Syryjskiej. USA wzywają Turcję do wstrzymania walk. 3 tureckich żołnierzy oraz 11 wspierających Ankarę bojowników Wolnej Armii Syryjskiej zginęło w trwającej od soboty operacji zbrojnej w kontrolowanym przez Kurdów syryjskim Afrinie. W operacji rannych zostało 130 osób. Żadna z nich nie jest jednak w krytycznym stanie. W sumie wskutek działań zbrojnych w Afrinie zginęło 42 bojowników kurdyjskich z ludowych jednostek samoobrony oraz 48 rebeliantów Wolnej Armii Syryjskiej. Ma miejsce ofensywa sił nie tylko armii tureckiej, a może nawet w większym stopniu syryjskich rebeliantów wspieranych przez arabskich oczywiście rebeliantów, czy też turkmeńskich wspieranych przez siły tureckie na, jak to się mawia, kanton Afrin, czyli taką część Syrii, można powiedzieć taki północno-zachodni kraniec, który rzeczywiście z dwóch stron otoczony jest przez terytorium Turcji. Wyjaśnia profesor Maciej Minich. Turcja zapowiada nasilenie operacji. Będziemy kontynuować operację Gałązka Oliwna, dopóki nie osiągniemy wszystkich naszych celów. Następnie oczyścimy Manbij z terrorystów. Powiedział prezydent Turcji, ostrzegł, że ofensywa jego wojsk w Syrii skierowana będzie również na pozostałe kontrolowane przez Kurdów terytoria tego kraju, aż do granicy z Irakiem. Dotyczyć to ma również regionu Manbij, gdzie stacjonują amerykańskie wojska. Ankara twierdzi, że celem jej operacji w syryjskim Afrinie są wyłącznie bojownicy kurdyjscy. Jednak Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka podaje, że od soboty w Afrinie śmierć poniosło 38 cywilów. W Berlinie ruszyły rozmowy między przywódcami chadeków i socjaldemokratów w sprawie utworzenia koalicji rządowej. Angela Merkel liczy na osiągnięcie porozumienia już w lutym.
Blok chadecki CDU-CSU wygrał wybory parlamentarne 24 września, jednak wynik wyborczy na poziomie niespełna 33% nie pozwolił na samodzielne stworzenie rządu. Próba związania koalicji z Zielonymi i FDP zakończyła się fiaskiem, dlatego Angela Merkel zaproponowała SPD kontynuację koalicji, która rządziła Niemcami przez ostatnie 4 lata. Między chadekami i socjaldemokratami jest wiele kwestii spornych – polityka migracyjna, gospodarka, polityka energetyczna oraz przyszłość strefy euro. Ten układ SPD-CDU wcale nie jest taki korzystny ani dla jednej, ani dla drugiej partii. Pamiętajmy, że wyborcy tego nie chcą, to widać we wszelkich możliwych sondażach, a utrwalenie tego układu, tej wielkiej koalicji, jednak wzmacnia te alternatywne grupy, które krytykują establishment, czyli już nie ma wtedy opozycji i koalicji, jeśli bierzemy pod uwagę dwie główne establishmentowe partie, tylko obie tkwią w koalicji, a więc bardzo łatwo je jest krytykować, zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę takie ugrupowanie jak Alternatywa dla Niemiec. To stąd jest tak duży opór na przykład w SPD przed wejściem w koalicję z Angelą Merkel. W Berlinie ruszyły właśnie rozmowy między przywódcami chadeckiego bloku CDU-CSU i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. 18 grup roboczych zajmie się teraz konkretnymi dziedzinami. Kanclerz Niemiec Angela Merkel liczy na osiągnięcie porozumienia już w lutym. Skoncentrujemy się na szybkim negocjowaniu. Ludzie oczekują od nas utworzenia rządu i dlatego jestem bardzo optymistycznie nastawiona i bardzo zdeterminowana w tych dyskusjach. Uważam, że osiągniemy cel w rozsądnym terminie. Doktor Lucyna Kulińska wskazuje, że rozmowy mogą szybko zostać sfinalizowane, co ma związek z sytuacją w Polsce. Jeżeli potraktować poważnie to, co przede wszystkim strona socjaldemokratyczna w postaci pana Schulza mówi, że trzeba ująć lejce, trzeba szybko wziąć się do porządkowania Europy, może dla nas oznaczać coś bardzo, bardzo złego. Oczywiście oznacza to też wsparcie tych sił, które w Polsce prowadzą politykę proniemiecką i pod hasłem prounijności realizują antypolskość. Martin Schulz to postać nieprzyjazna Polsce, ocenia wielu komentatorów. Wiadomo, że Martin Schulz ma bardzo takie jednoznaczne stanowisko wobec Polski, może nawet antypolskie, wielokrotnie atakował rząd polski. Obecnie rząd Angeli Merkel pełni swoje obowiązki komisarycznie. To osłabia prestiż Niemiec za granicą. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.